Witam na kanale hobbyroom.pl. Dzisiaj przyjrzymy się zestawowi 3.1.1.2.5. Jest to kreator 3 w 1 pod tytułem Fantastyczne leśne stworzenia. Z tego zestawu można stworzyć sowę z jeżem, sarenkę z królikiem albo wiewiórkę. Jestem ciekawy tych konstrukcji. Zobaczymy, która najbardziej przypadnie mi do gustu. Pierwsza na tapetę poszła wiewiórka. Przyjrzyjmy się jej. Posiada orzeszka. Kolor brązu. Wielkie oczy. Jest w kolorze fioletowym. Super elastyczna, bo to można sobie układać. Głowa właśnie kręci i może się zginać. Uszu, które można delikatnie coś tam w tą stronę zawadziacko też raz włączać, może je złączyć, uszu jakoś tak fajnie. To ma ciekawe zrobione łapki i podobnie zrobione nóżki. Jest bardzo, bardzo słodka. Bardzo ciekawy, bardzo fajny model. Zachowuje się super. Gdybym nie był ciekawy, jak będą wyglądały kolejne modele, chyba bym ją zostawił. Słodziaku. I oto są sarenka i królik. Królików mieliśmy wiele już w LEGO Kreatorze. Ze względu na święta wielkanocne. Ten jest bardzo prościutki. Ma wielkie, wielkie uszy, takie bardzo bajkowe, które można poruszać w górę, dół, do tyłu, do przodu. I tak naprawdę to jest wszystko z jego mobilności. No, łapki można sobie przestawiać jeszcze. Poprzestawić do przodu. Trochę wyglądają, może patrzmy. Trochę jakiś piesek w tym momencie. Przynajmniej mi się kojarzy. Ale ze stojącymi uszami jest pełnoprawny królik. Przede wszystkim ze swoim malutkim ogonkiem. Chociaż wielkanocne konstrukcje są przyjemniejsze dla oka. Za to sarenka, no to taki fioletowy Bambi z wielkimi oczami, słodkim wyrazem mordki, niewielkimi uszkami i bardzo rozjeżdżającymi się łapkami. Zobaczcie, można zrobić tak, w takiej pozycji, jakby na lodzie się rozjechał. No, ale ma kopytka, ma w dwóch miejscach nogi ma mobilne. Dlatego możemy troszkę łapek sobie przenieść do przodu, żeby się skłonił. Do przodu te łapki trochę mają małą motorykę przód tył, większą na boki. No i ten ogonek.
Zaraz nas czeka creme de la creme, czyli sowa i jeżyk. I oto jest sowa i jeżyk. Książka bez naklejek, jeszcze przybliżmy nam naklejeczki. Baśniami. Książka zbudowana w bardzo prosty sposób, ale chyba każdy widzi to, co chcieli autorzy, czyli rozłożoną księgę. Nasz mały przyjaciel jeżyk z ostrymi kolcami oraz mądre słowa z lupą. Wielkie oczy, kula kręcące się 360 stopni. Superowo, bo zabudowane też nie z tyłu. Mobilne skrzydełka, bardzo pięknie zrobione pióra. Oraz sprytnie wygenerowane łapki. Do tego ogon, wtedy ładnie się rozchodzi, już jest oparty na zawiesach kulkowych. Sowa jest super. Nie dziwię się, że jest głównym modelem tego zestawu. Chociaż przyglądając się temu, co mamy, czyli jeszcze saręce i królikowi oraz wiewiórce, można przyznać, że wszystkie zwierzaki wyglądają superowo i można by kupić trzy zestawy i wszystko ustawić koło siebie i byłoby bardzo przyjemnie dla oka. Dzięki za oglądanie i miłego budowania. Na razie!